Witam wszystkich serdecznie na uroczystości pasowania na ucznia klasy pierwszej w Zespole Szkół imienia Marii Konopnickiej w Radomicach. Moje nazwisko Jolanta Kruszyńska. Cieszę się, że w dniu dzisiejszym możemy przyjąć do braci szkolnej 31 uczniów. To dla nas duży zaszczyt współpracować dobrze dla jego rozwoju, dla ich rozwoju, dla rozwoju edukacji na terenie gminy Lipno. Do hymnu państwowego. Oh, yeah.
Dziękuję.
się aresztowane. To też teraz proszę wszystkich Państwa i uczniów o powstanie. Przedstawiciele pierwszoklasistów do ślubowania na sztandar wystąpi. Do ślubowania. My, uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół imienia Marii Konopnickiej w Radomicach, uroczyście ślubujemy. Pilnie uczyć się i sumiennie wypełniać szkolne obowiązki. Ślubujemy! Swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Szanować nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów. Ślubujemy! Dbać o dobre imię klasy i szkoły. Ślubujemy! Poznawać i szanować tradycje szkoły, regionu i ojczyzny. Ślubujemy! Po ślubowaniu przedstawiciele uczniów klas pierwszych po ślubowaniu na sztandar stoją. Baczność. Poczet sztandarowy. Stop. Szkoła spoczni. A teraz pani dyrektor pasuje was, pierwszoklasiści. Jeszcze wiele, wiele więcej. I już w dniu dzisiejszym dacie dowód tego, że rozpoczynacie nowy etap w swoim życiu. Staniecie się uczniami naszej szkoły. To bardzo ważne wydarzenie. Pokładamy my, nauczyciele, nasi wychowawcy, ale i rodzice, w was wiele nadziei na to, że odniesiecie same sukcesy. I tego wam i waszym rodzicom życzę. Przystępujemy do ceremonii. Daria Urbańska. Karolina Mielechlewska. Jakub Katarzyński. Nadia Lukarska. Kacper Kowalski. Dominik Kowalski. Szymon Janowski. Angelika Jakubowska. Mikołaj Lipper. Aleksandra Krzanowska.
Magdalena Kłajnicka. Antoni Płaszkiewicz. Taką pierwszą książeczką, która będzie ich wspomagała właśnie
właśnie przez całą edukację. Rzeczywiście słownik to ważna i potrzebna rzecz. Dziękuję rodzicom za to. I jeśli już dzieci wszystkie są i mogą chwilę być cichutko, to jest jeszcze jedna niespodzianka. Dzieci, pierwszoklasiści, to nasz specjalny gość coś chciał jeszcze do was powiedzieć. Tak? Oddaję głos panu Kutowi. Chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie na jakże poniosłą uroczystość przywołania pierwszych klas. Dzisiejszego dnia staliście się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Radomicach. Ja bym wam życzył, żebyście zawsze, tak jak dzisiejszego dnia, uśmiechnięci, radośni, pochodni, uczęszczali do tej szkoły, żeby zdobywanie wiedzy i poznawanie świata było dla was wielką przygodą, żebyście dawali wiele radości swoim rodzicom oraz nauczycielom. I żebyście, tak jak ja to czynię, bardzo pozytywnie wspominali pobyt w tejże szkole, dlatego że ja również składałem przygotowanie i jestem absolwentem Szkoły Podstawowej w Radomicach. Także my, jako przedstawiciele samorządu, chcielibyśmy jeszcze wam, drodzy dzieci, wręczyć godne upominki, a które będą wam, mam nadzieję, dobrze służyły w codziennej, jakże ciężkiej pracy, którą będziecie czynić, żeby w przyszłości wypełniać zadania, które będą na pewno dla was pewnym wyzwaniem. Także wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że będziemy bardzo miło wspominać ten dzień. Jesteście naprawdę pięknie przygotowani do wypełniania obowiązków już uczniów, a dla mnie ten dzisiejszy dzień jest również takim dniem szczególnym, dlatego że jesteśmy przededniu również Święta Narodowego. Naprawdę bardzo gorąco dziękuję pani dyrektor, jak i również rodzicom i wychowawcom za to, że dzisiejszego dnia pierwszoklasiści wyeksponowali nasze barwy narodowe. Jest to naprawdę coś szczególnego. Okoliczność też jest szczególna, bo przecież jest tak, że czekaliśmy 98 lat na to, żeby móc uczyć się, pracować, wychowywać w wolnym, demokratycznym kraju. Także wszystkiego najlepszego. Życzę miłego oczywiście dzisiejszego dnia. Że dzisiejszego dnia mogłem uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu, jakim było ślubowanie pierwszych klas. Na terenie gminy Lipno mamy 6 szkół podstawowych oraz 3 gimnazja. W każdych uroczystościach oczywiście uczestniczyliśmy. Jako samorząd staramy się dbać o nasze placówki. Na terenie gminy Lipno mamy zatrudnionych 155 nauczycieli i około 60 pracowników obsługi. Ubolewam tylko, że standardy służące do naliczenia subwencji są takie, którego skutkiem oczywiście
jest to, że jako samorząd musimy dofinansowywać zadania zarówno subwencjonowane, a zarazem również zabezpieczać środki na zadania własne. W przypadku naszej gminy wydatki na edukację kształtują się na poziomie około 15 800 000, natomiast subwencja oświatowa na rok 2016 stanowi zaledwie kwotę 10 014 000. Bardzo cieszymy się, że do pierwszych klas w niektórych placówkach uczęszcza tak dużo dzieci, dlatego że to stanowi dla nas oczywiście jakieś wielkie zobowiązanie do tego, żeby spełniać oczekiwania dzieci, które rozpoczynają edukację. I oczywiście jest to przyszłość dla naszego samorządu, dla również naszego powiatu. Czynimy wszystko, żeby dzieci miały jak najlepsze warunki do tego, żeby właśnie poznawać świat, zdobywać nową wiedzę. Myślę, że możemy pochwalić się, że wprowadzaliśmy również innowacje, nowe technologie. Tak się składa, że na terenie gminy Lipno każda klasa szkół podstawowych wyposażona jest w tablice interaktywne, a zarazem również staramy się, żeby dokonywać zakupów pomocy dydaktycznych. Oczywiście nie byłoby to możliwe, żeby nie pozyskiwać również środków zewnętrznych. Tak się składa, że w poprzednim roku szkolnym skorzystaliśmy z środków na modernizację oddziałów przedszkolnych. Była to niebagatelna kwota około 500 tysięcy złotych. Oczywiście to było dedykowane dla najmłodszych, dlatego że ten etap jest najważniejszy. Jeżeli dzieci w tym okresie przyswoją sobie podstawowe umiejętności z zakresu zarówno edukacji polonistycznej, matematycznej, no to w związku z tym łatwiej sobie później radzą na kolejnych etapach edukacji.